okoliczność jest niezwykle korzystna dla naszej uczelni. Mianowicie dzięki bardzo intensywnym i wielkim staraniom pana posła Dariusza Stefaniuka nasze Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpatrzyło pozytywnie wniosek nasz o dofinansowanie budowy trzeciego akademika. Ten trzeci akademik połączony jest z częścią dydaktyczną i będzie służył studentom zarówno do edukacji, jak również do mieszkania wygodnego, komfortowego. Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymało zgodę od ministra finansów i nasz budżet wzbogacił się o 10 milionów złotych w obligacjach, które są bardzo dobrze oprocentowane. To oprocentowanie jest stałe i które są do wykorzystania do 2033 roku. Ja mam głęboką nadzieję, że ta nasza inwestycja powstanie wcześniej, ale trzeba będzie przeznaczone dla ratownictwa medycznego, fizjoterapii i języków salę wyposażyć. W związku z tym pieniądze, które w obligacjach przyjdą, już przyszły do naszej uczelni 6 listopada, będą nam służyły również do tego, żeby dobrze wyposażyć nasze sale, które powstaną. Panie pośle, przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wyboru na następną kadencję, pogratulować wyniku, świetnego wyniku, jaki pan poseł uzyskał, a po drugie chciałbym wyrazić wdzięczność całej uczelni za to, że pan poseł jest autentycznym przyjacielem uczelni. Mieliśmy okazję w maju tego roku pana posła odznaczyć czymś, co tutaj mam też w klapie, a więc znaczkiem przyjaciela Akademii Bialskiej i rzeczywiście pan poseł jest tym przyjacielem. Nasze potrzeby sygnalizuje w różnych gremiach, a to objawia się tym, że rzeczywiście ministerstwo wykazało pełne zrozumienie dla tych potrzeb i ten akademik, trzeci akademik będziemy budowali. Ja pozwolę sobie, panie pośle, pogratulować przede wszystkim wyniku, a po drugie podziękować za to wstawiennictwo i poprosić o parę słów. Bardzo dziękuję. Tak jak powiedział pan rektor, te 10 milionów będzie służyło braci studenckiej, będzie służyło wszystkim mieszkańcom tego regionu, ludziom, którzy są związani z naszą uczelnią. To jest kolejny akademik, który uda się tutaj wybudować. Ja myślę, że to nie koniec inwestycji, bo pan rektor ma, choć siwe włosy, to wielkie plany i te plany, jak u młodzieńca, coraz się rodzą nowe, a my jesteśmy od tego, szanowni państwo, żeby pomagać, żeby te plany realizować. Oczywiście to jest dużo prostsze w obecnym czasie przy wielkiej życzliwości i tu jest wielkie moje podziękowanie dla pana ministra Przemysława Czarnka, który jest wielkim również przyjacielem uczelni, również jest posiadaczem tego pięknego tytułu, z którego ja jestem bardzo dumny i tak jak powiedziałem, gdy otrzymywałem z rąk studentów, to powiedziałem, że to jest zobowiązanie, które podejmuję i które będziemy kontynuować zawsze tam, gdzie będziemy mogli wspierać uczelnię Akademia Bialska, ale również w ogóle środowisko akademickie Bielej Podlaskiej. Szanowni państwo, te środki, tak jak powiedziałem, na pewno będą dobrze służyły. Ja jestem bardzo wdzięczny panu rektorowi, ale również wszystkim i studentom, i wykładowcom, i pracownikom naukowym za te wasze wsparcie. Bardzo dziękuję za gratulacje. Ten wynik i mandat poselski traktuję jako zobowiązanie dla wszystkich mieszkańców naszego regionu, bo zawsze podkreślam, że ten region zasługuje na więcej i musimy walczyć o to, żeby był jak najbardziej doceniany bezpośrednio już z centrali, z Warszawy. A bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie głos zaufanie mojej osobie. Tym bardziej czuję się wyróżniony, że chyba de facto to jestem jedynym posłem z
tej części województwa lubelskiego, więc tym bardziej to jest ważne, co będzie dalej. Natomiast myślę i jestem głęboko przekonany, że uczelnia ma przed sobą dobre lata, że zarówno Akademia Bialska, jak i Akademia Wychowania Fizycznego to są te nasze dwie perły, które chcemy rozwijać, chcemy nieść, chcemy, żeby te uczelnie były wspierane zarówno przez rząd, zarówno przez samorząd wojewódzki i mam nadzieję również przez miasto Biała Podlaska, bo samorząd to jest przecież coś, co jest najbliżej nas wszystkich. I życzę wszystkim Państwu, żebyśmy jak najszybciej spotkali się przy wmurowaniu kamienia węgielnego, żeby studenci, którzy dzisiaj warunki mają w Białej Podlaskiej o wiele lepsze niż studenci w Warszawie, w Gdańsku, w innych wielkich metropoliach, czy nawet w Lublinie, bo sam to widziałem, tu nie przyjeżdżali do Białej Podlaskiej, bo warto. Jeżeli chodzi o plany, o których Pan poseł wspomniał, to rzeczywiście plany Akademia Bialska ma na przyszłość. Poza akademikiem chcemy rozbudowywać nasz ośrodek w Międzyrzecu. Tam nasi studenci odbywają praktyki i są bardzo zadowoleni z tych praktyk. Mamy bardzo dobry sprzęt, mamy też domki, które studenci wykorzystują. Chcemy wybudować kilka nowych, całorocznych, żeby to kształcenie nasze było w pełni takie profesjonalne. Chcemy też doposażać nasze kierunki, gdzie kształcimy, w nowoczesny sprzęt. I tutaj mam wielką nadzieję, że tak jak do tej pory Pan poseł zawsze nas wspierał, to wsparcie to nie jest tylko 10 milionów w tej chwili, ale też wiele milionów, które żeśmy otrzymali wcześniej i między innymi dzięki nim wybudowaliśmy Akademik numer 2. Ten Akademik numer 2, ja tylko Państwu przypomnę, inwestycja cała to było 19 milionów razem z wyposażeniem. Z tego 10,5 miliona zasponsorowało nasze ministerstwo, a więc mieliśmy olbrzymi zastrzyk pieniędzy i proszę zobaczyć, jak wspaniale ten akademik wygląda. Studenci są bardzo zadowoleni, bo trzeba powiedzieć, że w ostatnim czasie podrożały koszty stacji i wynajmu. W naszym akademiku te koszty są na niskim poziomie i mamy listę około 90 osób chętnych do zamieszkania w akademiku. To jest lista rezerwowa i jak się zwalniają poszczególne miejsca, to te osoby z listy rezerwowej wchodzą i mieszkają. Warunki są naprawdę komfortowe, ceny są nieduże, a przy tym, w jakiej technologii zostało to wybudowane, czyli energooszczędnej, koszty utrzymania akademika są niewielkie. Także studenci w ten sposób nie muszą dużo płacić za akademik. W dzisiejszych czasach jest to rzecz bardzo ważna i młodzież ją docenia. Przed chwilą miałem wizytę pana dyrektora z Łukowa, oddalone miasto od nas przecież, a idąc tylko korytarzem spotkał chyba 16 naszych studentów, którzy są absolwentami liceum w Łukowie. Czyli wiele osób z regionu, dostrzegając nasze możliwości, nasz potencjał, przychodzi do nas studiować. I tu naprawdę nie są to czcze i puste słowa. Jeżeli dziękuję panu posłowi, bo rzeczywiście jego praca, jego zaangażowanie no jest też sukcesem naszej uczelni i mam wielką, wielką nadzieję, że to będzie też trwało w przyszłości. Na pewno. Tak jak pan poseł powiedział, jedyny poseł z tego regionu, do którego można się śmiało zwracać, prosić, bo pan poseł zawsze rozumiał dobrze i potrzeby uczelni, i interes całego naszego regionu. My jesteśmy dla wszystkich, przecież dla ludzi stąd. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Panie rektorze, jeśli można zadać pytanie, to trochę bliżej na temat tego nowego akademika, jego umiejscowienie, pewnie to się wiąże z nowymi terenami, wielkość, może jakiś harmonogram wstępny już jest dostępny? Proszę Państwa, na pewno Państwo zauważyli, że w naszym kampusie budowana jest nowa droga. Tą nową drogę buduje PKP.
Jest to droga do nowej stacji, Biała Podlaska Wschód, ta stacja będzie się nazywała. I teraz nowy akademik będzie usytuowany właśnie przy tej drodze, po prawej stronie przed torami. Tam mamy pokaźny obszar, który jest naszą własnością, gdzie możemy sobie spokojnie inwestować. Przeznaczony jest pod właśnie tego rodzaju inwestycje. Akademik będzie, jak powiedziałem, połączony z częścią dla ratownictwa medycznego, dla fizjoterapii i dla filologii. I na górze będą mieszkali studenci, więc będą mieli blisko na zajęcia, można powiedzieć. Bardzo chcemy, żeby akademik był wykonany w technice energooszczędnej, żeby koszty utrzymania były minimalne, bo to też jest zysk dla studentów. To nie tylko taka moda, ale też powiedzmy koszty utrzymania przekładają się potem na to, co studenci płacą. Oby płacili jak najmniej. Jakaś ilość miejsc już wstępnie wiadomo? W tym akademiku planujemy około 80 nowych miejsc. Znowu w komfortowym... Cała lista rezerwowa. Cała lista rezerwowa znajdzie swoje zabezpieczenie. Tak Państwu zdradzę, że mamy w planach kształcenie studentów z zagranicy. Ci studenci z zagranicy, oczywiście kształcimy około 300 osób w tej chwili, ale chcemy tą liczbę studentów zagranicznych zwiększyć i chcemy sięgnąć troszeczkę dalej niż powiedzmy Europa Wschodnia, Azja, Afryka. W ostatnim czasie nasi przedstawiciele jeżdżą do Brazylii, tam jest duża Polonia w Brazylii i są osoby chętne do studiowania w Polsce. I myślimy o tym, żeby jak ściągniemy osoby z tak daleka, to żeby też zapewnić im dobrą atmosferę do studiowania, a do tej atmosfery liczą się także akademiki, żeby te osoby znajdowały się w jednym wspólnym gronie, żeby ta integracja na innym kontynencie, w innych warunkach tych osób przebiegła dobrze, żeby się dobrze czuły w naszej uczelni. A więc myślimy perspektywicznie, przyszłościowo i panie pośle, no, mamy taką wielką nadzieję, że może nawet, bo to są nowe plany, że nawet może pan poseł nie wiedział, jak pomaga właśnie nasze kształcenie, bo plany są rzeczywiście bardzo realne. Wizyty teraz mieliśmy, kilka osób było, bardzo wysoko oceniają brazylijskie uniwersytety i tą młodzież. Zajęcia mieli od 8 do 21. Nasze dwie panie prorektor, które były ostatnio właśnie w Brazylii. Bardzo to jest intensywne kształcenie i my też chcemy być przygotowani do takiego dobrego kształcenia u nas w Białej Podlaski. To jeszcze ten harmonogram wstępnie dopytam, czy już coś wiadomo? W tej chwili mamy już, wiemy czego chcemy. To znaczy jaki budynek, jakie uwarunkowania, jeżeli chodzi o energooszczędność. Będziemy szukali projektanta. I jak projektant zostanie wyłoniony i stworzy ciekawy, interesujący projekt, to wtedy zaczynamy budowę. Myślę, że w przyszłym roku to budowa już się rozpocznie. Liczymy tak pół roku na zaprojektowanie budynku, a więc w drugiej połowie przyszłego roku, to co pan poseł powiedział, położymy kamień węgielny i będziemy budowali oczywiście. Już chciał zaprosić pana posła na to wydarzenie jako osobę bardzo zasłużoną, jeżeli chodzi o nasze inwestycje, przedsięwzięcia. I akademik drugi powstał w ciągu jednego roku. A więc mamy nadzieję, że ten też szybko powstanie i że już studenci w najbliższym czasie będą mogli skorzystać z tego akademika. A jakie są takie szacunkowe koszty tej inwestycji, tak mniej więcej? Szacujemy
tą inwestycję trochę wyżej niż ten akademik numer 2. Czyli wydaje się, że to może być nawet 30 parę milionów złotych. Takie budowy to oczywiście pole doświadczalne, tak się domyślam, dla samych studentów i pracowników naukowych akademii, dlatego że EkoAgrotech, budowa, być może jakieś nowości, nad którymi pracują tutaj naukowcy, będą zastosowane podczas budowy tego akademika. To prawda, nasza uczelnia ma też patenty. Te patenty dotyczą budownictwa. One bardziej skupiają się w budowie dróg. Są bardzo ciekawe, ale też prowadzimy badania, jeżeli chodzi o termowizję. I przy budowaniu budynku pasywnego, czyli takiego, który nie wypuszcza ciepła, który kumuluje to ciepło i w ten sposób jest w stanie w utrzymaniu, te prace termowizyjne, które prowadzone są w uczelni, na pewno będą przydatne i pomocne. Dziękuję. Ja mam jeszcze pytanie, czy ta liczba miejsc w nowym akademiku trzecim, ona już zabezpieczy jakby potrzeby obecne studentów, jeżeli chodzi o kwestie mieszkaniowe? I tak proporcjonalnie, ile teraz jest na uczelni, ile kształci się osób spoza naszego kraju, czyli obcokrajowców? Na uczelni mamy ponad 2000 studentów, z tego 300 studentów to są obcokrajowcy. Jeżeli chodzi o liczby miejsc w akademiku, w pierwszym jest 180 miejsc, w drugim 90, czyli to już jest 260 czy 70. Natomiast 80 miejsc to będzie około 350. I teraz przy 2000 studentów i 300 studentach z zagranicy 350 miejsc to jest dużo. Ale patrząc na zapotrzebowanie, patrząc na te listy rezerwowe, to wcale nie wyczerpuje zapewne tych potrzeb, które w tej chwili są i które się narodzą, bo jeżeli będziemy mieli więcej studentów zagranicznych, to też i więcej miejsc będzie potrzeba. A więc nasze ministerstwo w ostatnich latach bardzo mocno patrzyło na nasze potrzeby. Myśmy te potrzeby panu posłowi za każdym razem próbowali zgłosić i pan poseł też interweniował, prosił u pana ministra Przemysława Czarnka i myśmy troszeczkę tą żerofemizm pieniędzy zgromadzili. A więc jeżeli powstanie kolejny akademik i zorientujemy się, jakie są potrzeby dalsze, będziemy budowali dalej. Szanowni Państwo, pan minister Czarnek wielokrotnie był przecież tutaj na uczelni, więc widział bezpośrednio, jak ta uczelnia funkcjonuje i wielokrotnie wypowiadał się w samych superlatywach o pracy pana rektora oraz wszystkich profesorów. W związku z tym wyposażenie naszej uczelni w Białej Podlaskiej to jest wyposażenie, którego nie powstydziłaby się żaden Uniwersytet Ogólnopolski, czy to Uniwersytet Warszawski, którego ma profesor był profesorem, czy Jagielloński. W związku z tym ja myślę, że kwestia sprowadzania studentów z innych krajów do Białej Podlaskiej to jest po pierwsze pewne nowum, jeżeli chodzi o tak daleki kraj jak Brazylia, a po drugie to jest olbrzymia szansa, że ci ludzie przyjeżdżając tutaj, zawiązując różnego rodzaju znajomości i przyjaźni, wracając do siebie, będą mogli sławić nasz kraj, Polskę, w której studiowali, w której zawiązali znajomości, przyjaźnie, a może później kontrakty biznesowe, firmy i otwieramy się na świat w ten sposób, więc nauka jest też, myślę, że najlepszą formą promocji naszego kraju, naszego miasta, naszej uczelni i to tak idzie w dalszą stronę. Czy takie akademiki zapewnią dla wszystkich studentów miejsca? Nie zapewnią, bo nie ma takiej uczelni na świecie chyba, która zapewni wszystkim studentom. Chyba każdy z nas studiował na studiach i wiemy, jak to odbywało się na tych uczelniach, gdzie byliśmy. Natomiast to, co dzieje się w Białej, to na pewno jest tutaj chylę czoło. Zasługuje na podziw, że ta jakość tych akademików i miejsca w tych akademików to jest absolutny prime. Absolutnie tego nie ma nigdzie i
warunki, które dzisiaj tworzy pan rektor dla studentów, są warunkami wyjątkowymi do studiowania, a przecież nie musiałby. Czyli ja jeszcze z tego pytania rozumiem, że ta infrastruktura, która teraz powstaje i tworzona jest przez PKP, ona jakby otworzyła, odblokowała tą działkę dla inwestycji uczelni? Na pewno ułatwiła, bo rzeczywiście gdyby PKP nie wykonało tej drogi, no to my musielibyśmy ją zrobić, bo, albo usytuować tak, akademię w innym miejscu. A tam naprawdę jest dobre miejsce, bardzo korzystne, blisko do uczelni i działka zostanie zagospodarowana. To jest najważniejsze, więc tu ja przyznam, że się z PKP współpracuje bardzo dobrze. Myśmy mieli wpływ na to, żeby zjazdy z tej drogi zrobić konkretnie pod ten akademik, który ma powstać. Czyli tam będą dwa zjazdy, gdzie samochody będą mogły parkować wokół studenci, wokół akademika. Będzie przejście dla pieszych, będą no, cała infrastruktura przygotowana, którą żeśmy z PKP wspólnie wynegocjowali. I to jest właśnie przykład takiej współpracy, że przychodzą ludzie i mówią tak, my musimy się z wami dogadać. Jakie macie potrzeby? No takie i takie, chodzi o studentów, chodzi o akademię. Okej, my się do tego przygotujemy, zmienimy plany, pozmieniali plany, dostosowali to do naszych potrzeb i za chwilę ta droga będzie gotowa, bo już pasy są malowane. I teraz my wykorzystując tą drogę, wykorzystując to, że będzie tam przystanek, ten Biała Podlaska Wschód, gdzie część studentów będzie mogła dojeżdżać, mieć no dosłownie z pociągu dwa kroki do akademika, z akademika dwa kroki na uczelnię. Po drugiej stronie torów jest wojsko. Za chwilę to będzie ponad 2000 żołnierzy. Już z Ministerstwem Obrony Narodowej, z którym to ministerstwem również pan poseł ułatwił nam kontakty. W tej chwili te kontakty wykorzystujemy do tego, żeby przygotować się do kształcenia tych żołnierzy. Po pierwsze, zwykłych żołnierzy w konkretnych ich potrzebach, informatyka, dietetyka i tak dalej. Po drugie, oficerów niższych szczebli, po to, żeby awansowali na szczeble wyższe oficerskie i rodziny. Jeżeli pojawi się ponad 2000 żołnierzy, część z nich z rodzinami, to niech te rodziny wykorzystają ten czas spędzony w Białej i niech przyjdą do nas na uczelnię i się wykształcą. A więc nie tylko ściągamy z zagranicy studentów, ale staramy się też wykorzystać tą szansę, jaka się w Białej pojawia. 2000 osób plus rodziny to jest 4-5 tysięcy ludzi. Dostrzegać wszystkich potrzeby i starać się je realizować, takie jest zadanie Akademii Białskiej. I taki, no, taki jest też sens naszego istnienia w regionie. I tutaj nie tylko potrzeby naszych uczniów, one są najważniejsze, ale właśnie potrzeby wojska, potrzeby rodzin, potrzeby studentów zagranicznych. Staramy się to, jak się da najlepiej realizować. Thank you.